korzeniem. Jeszcze na temat różnicy między potrzebą a pragnieniem. Ogromna ilość kobiet odczuwa pragnienie posiadania dziecka. I to pragnienie posiadania dziecka jest tak silne, że potrafi zagłuszyć prawdziwą potrzebę tej kobiety. Żadna kobieta nie potrzebuje dziecka, bo to nie jest... No proszę, no i dlatego informuję. To jest tak jak potrzeba maski. Czy ktoś potrzebuje maski, czy jej pragnie? Czy to jest obowiązek? Dlatego informuję. Wszystkie kobiety, które odczuwają bardzo silne pragnienie posiadania dziecka, to nie jest potrzeba posiadania. Gdyby tak było, to ta potrzeba posiadania dziecka nie malałaby z wiekiem. To znaczy, jeżeli ja potrzebuję, to nie tylko wtedy, kiedy tego nie mam. Potrzebuję również wtedy, kiedy mam. Czyli jeżeli mam ukochaną dziewczynę, umiłowaną i potrzebuję tej dziewczyny do szczęścia, to, że ona jest, to wcale nie odbiera mi potrzeby.